Zapraszam serdecznie do Gdańskiego Domu Organizacji Pozarządowych przy ulicy Grunwaldzkiej 5. Jest to były Pałac Ślubów, historyczny Pałac Upchagenów, a w nim znajduje się, proszę Państwa, organizacja pozarządowa, która wspiera inne organizacje, wspiera również ruchy nieformalne, grupy nieformalne, a ostatnio również osoby indywidualne. Ponieważ dom sąsiedzki jest taką formułą działania, która oddziałuje na najbliższe środowisko lokalne, więc zapraszam serdecznie wrzeszczan, czyli wszystkich mieszkańców Wrzeszcza, którzy chcieliby uzyskać formę wsparcia medycznego i socjalnego w formie tak zwanej teleopieki. Otóż Fundacja Gdańska od kilku lat z powodzeniem rozszerza oddziaływanie tego programu na kolejne dzielnice i w tym roku właśnie od września rusza realizacja tego ciekawego programu, który polega na zgłoszeniu osób, które mają różnego rodzaju objawy medyczne, które mogą skutkować zdarzeniami nagłymi, kardiologicznymi, neurologicznymi, gdzie ich aktywność życiowa jest ograniczona z powodu lęku przed upadkiem, utratą przytomności, atakiem padaczki czy innymi zdarzeniami, które z uwagi na stan zdrowia mogą nastąpić. I aby wesprzeć nie tylko seniorów, ale również osoby jeszcze aktywne, Fundacja Gdańska oferuje taką właśnie formę pomocy, która polega na podpisaniu umowy z osobą, która potrzebuje takiego wsparcia, otrzymuje obrączkę, która jest bardzo zaawansowana technologicznie, która monitoruje stan zdrowia danego zgłoszonego pacjenta, osoby, która również ma możliwość w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia przyciśnięcia guziczka SOS i jest natychmiast lokalizowana przez Centrum Wsparcia Medycznego i na zasadzie GPS-u, nawet bez podania lokalizacji, służby medyczne dotrą do osoby, która na przykład utraciła przytomność w domu, na ulicy i również poza Gdańskiem, poza terenem Gdańska. Także jest to pilotaż, który prawdopodobnie będzie przedłużony w 2021 roku. Na ten moment już mamy pełną listę zarówno użytkowników, jak i rezerwistów, ale będziemy Państwa informować na stronie internetowej Fundacji RC o dalszych możliwościach nabycia takiej obrączki od nowego roku. Mamy nadzieję na kontynuację tego pilotażu. Zapraszam serdecznie, szczególnie właśnie mieszkańców Gdańska Wrzeszcza. Dziękuję bardzo. Ewa Zabłocka.